Heidi San, która zdobyła 3 razy olimpiadę. Połączyła nas w sumie pasja gołębiarska. Ja na stałe mieszkam w Gdańsku. Gołębie są parowane tylko na mocne imbredy. Rodzice tych gołębich mają wszystkie porobione DNA. Witam wszystkich hodowców. Nazywam się Stanisław Skucha. Należę do oddziału Rypin. Ze mną jest kolega Łukasz. Może się przedstawić, tak, Łukasz? Witam, Łukasz Łoszkiewicz. Tutaj razem ze Stanisławem pomagam w hodowli. Połączyła nas w sumie pasja gołębiarska. Ja na stałe mieszkam w Gdańsku. Przyjeżdżałem tu w rodzinne strony, gdzie mieszka mój brat. Tu teraz obecnie lotuję z tego miejsca. W Gdańsku, będąc na stałe, poznałem Maćka Budzika. Pierwsze gołębie zacząłem kupować od niego. W sumie kupiłem gołębie z wspólnego gołębnika. Przywiozłem tu i zacząłem hodować. W 2015 wystartowałem na gołębie młode pierwszy raz, gdzie mi bardzo dobrze poleciały. Była nawet chyba najlepsza czempionka. Później jako roczne bardzo dobrze też leciała. Wyróżniły się gołębie 54-16, którą ją w sumie teraz nazwałem Lady Sun, która zdobyła 3 razy olimpiadę. Drugi gołąb 54-84. Też był ostatnio na olimpiadzie. Te dwa gołębie jako roczne wyprzedzały się. Raz jeden, raz drugi. Może kolega dokładnie powie, w których latach były te olimpiady i jakie wyniki osiągnęły. Witam serdecznie. W 2018 roku gołąb Lady Sun w kategorii H wywalczył 3. miejsce w Polsce i w 2019 roku był na olimpiadzie jako 5. gołąb w Poznaniu w kategorii H. Następnie w 2020 roku zdobyła już złoty medal w kategorii C z wynikiem 8.02. No i kolega Stanisław tutaj jeszcze, można powiedzieć, hazardowo zaryzykował kolejny rok lotowania tym gołębiem i w ubiegłym roku, w tym roku mieliśmy na olimpiadzie tutaj 2 gołębie. Lady Sun po raz 3 na olimpiadzie zdobyła brązowy medal, do złotego dołożyła. No i Wenus ze srebrnym medalem, która też przez ubiegłe lata, może powiedzmy, taki miała trochę wypadek w 2019 roku, ale również się ścigała, była czempionką i regionu, i okręgu tutaj, także wyniki wspaniałe tych 2 gołębi. Ja jeszcze dodam, że jeszcze w sumie posiadam 3. gołębia, który się otarł też o wynik olimpijski z 1 roku, z 2 maratonów miał 1,33 koeficjent. Następny rok były tylko w oddziale 2 maratony, jeden bardzo wiatrowy, ponad 120 km. Nie zrobił dobrego konkursu. Drugi lot przy normalnej pogodzie zrobił dobry wynik, ale na olimpiadę zabrakło tego jednego lotu. Tak, ale można dodać, że w kategorii C w ubiegłym roku była 9. w Polsce. Ma 5, no taka samica typowo tutaj na długim dystansie, ma 5 lotów w 10, w tym pierwsza na okręg z takich lotów 800 km, nie? Także samica na dalekim dystansie się tutaj doskonale sprawowała. A panie Stanisławie, skąd były pasja do gołębi, zamiłowanie? Jak to się No pasja do gołębi, w sumie wychowałem się tu na wsi, koło Rypina. W sumie tu każdy hodował gołębie, my też. No i jako młodzież zaczęliśmy wywozić trochę tego. Później wyjechałem do szkoły, zamieszkałem na stałe w Gdańsku jakiś czas. Właśnie, bo tu warto dodać, bo pan na stałe mieszka w Gdańsku. Tak, na stałe mieszkam w Gdańsku i w sumie tam zacząłem w internecie grzebać tego. Poznałem Maćka Budzika, pojechałem do tego. Akurat mieli gołębie na wspólnym gołębiniku. Wykupiłem tam w sumie tam najlepsze lotniki, nie patrząc na cenę, tam te pierwsze lotniki wykupiłem i w sumie dużo tych gołębi się sprawdziły. Gołębie od Landermana bardzo się sprawdziły też, bo ta druga olimpijczyk, ten drugi to jest też po Landermana w sumie gołębiach. Wenus, tak? Tak, jest. Mowa, jest. Matką Wenus jest samica od bezpośrednio właśnie ze wspólnego gołębnika od Zdzisława Landermana, a ojciec jest od Wesselsa
zakupiony przez Stanisława w Kielcach na wystawie. A rodzice tej trójkrotnej medalistki, to rodzice sam zakupiłem od Weselisa, to była w Kielcach wystawa. Pierwszy raz tam pojechałem, kupiłem 5 gołębi. W tym były 2 samice i 3 samce. Samice się nie sprawdziły, ale samce się bardzo dobrze sprawdziły. Jeszcze dodam, że matka trzykrotnej olimpijki kupiona od Bogdana Stawińskiego już jako roczna była czempionką oddziału Tczew, zdobyła 14 konkursów. Także no tutaj już powiedzmy sama matka od razu, nie? Miała bardzo dobry wynik. No i teraz siostry. W ubiegłym roku samica, już pełna siostra Lady Sun, była na wystawie ogólnopolskiej. Tutaj z okręgu pojechała w reprezentacji. W tym roku prawdopodobnie być może 2 pojadą. W tym roku jest taki przypadek, że 4 siostry pełne lotowane na około 6,5 tysiąca gołębi i mamy, są pierwszy czempion, trzeci czempion i 11 czempion oddziału. Także no, pomogły głównie te siostry, były topowane wszystkie loty. Stanisław jest wysoko w GMP, w regionie łódzkim, w kategorii D. No to zasługa głównie tej linii, nie? Także no, linia sprawdzona, warto oprzeć na tej linii tutaj, bo ponieważ no, nie trzeba już nic sprawdzać. I sama Lady Sun, i tutaj siostry pokazały klasę. Rodzice są w połączeniu do dzisiaj, ponieważ co praktycznie idzie do gołębnika lotowego, to bardzo dobrze leci. Tak, w sumie tych gołębi młodych na lotowe już teraz dużo nie wyrzucam. W sumie paruję to matkę na dzieci, na mocne imbredy. Paruję też z niektórymi hodowcami. Poznałem też Michała Trójczaka, parowaliśmy obie olimpijki na Porsche 11. Diamond Porsche. Diamond Porsche. Później Tomka Rumińskiego poznałem, jak żeśmy z olimpiady odbierali gołębie. Też zaproponował, że ma linię bardzo dobrze, co się sprawdzają. Parowaliśmy też na tą linię, też na olimpijczyka. Tak. Na tylko wyjątkowe gołębie, nie? Ale tam w sumie z Tomkiem parowane były na jedną linię. Na olimpijczyka, na ojca tego olimpijczyka. I postanowiłem rozprzestrzenić te linie, nie? Oprzeć się na 54-16 na jednej linii. Teraz hoduję gołębie z tej... 54-16, mowa o Lady Sun. Tak jest. 54-16, tak, to jest Lady Sun. Mocno rozprowadziłem tę linię na mocne imbredy. Część gołębi jest w sumie, część teraz trochę jest dużo, będą przeznaczone na ojca Pigenobuk, kto będzie zainteresowany. Gołębie te młode wszystkie mają porobione certyfikaty DNA. Rodzice tych młodych gołębi, tak, które będą na aukcji, tak. No tak, no mam na myśli te moje gołębie, co zostawiłem u siebie, nie? Tych synów mają wszystkie porobione DNA. Tak samo i rodzice. Teraz też paruję gołębie na to drugie olimpijskie. Tych mam mniej imbredów, ale też gołębi nie będę wypuszczał na gołębik lotowy. Nie będą wszystko hodowane do utworzenia drugiej linii. Później te dwie linie będę ze sobą łączył. Prezentuję gołębka o imieniu Lady Sun o numerze 54-16 roku, który był 3 razy na olimpiadzie. W 16 roku jako młody dobrze leciała, później jako roczny gołąbek to był ten gołąbek i druga to olimpijka 54-84, były zawsze się zmieniały, zawsze były pierwszymi gołębiami, nie? I później dalej no super zawsze leciała, nie? Po w trzeciej olimpiadzie postanowiłem go wycofać do rozpłodu. No myślę, że to nie było innej decyzji, jakby możliwa i decyzja. Tak, i postanowiłem wyhodować z tego linię gołębi. Z jednej... Tak jeszcze podsumowując, ten gołąb zdobył jeden raz złoty medal, jeden raz brązowy medal, tak. I jeden raz zajął piątą pozycję, a w Polsce trzecią. A w Polsce trzecią. Tak. I postanowiłem zbudować na tym linii i wszystkie gołębie, dzieci paruję na nią, to znaczy synów, nie? I z niektórymi hodowcami, z wyjątkowymi gołębiami
parujemy razem z Michałem Trójczakiem. No właśnie, bo tutaj warto dodać, że ten gołąb już odwiedził wielu czołowych hodowców w Polsce, między innymi hodowców takich jak Michał Trójczak. Gołąb był parowany na... No nie tak dużo, no trzech hodowców w sumie odwiedził. W sumie był Tomasz Rumiński, Łukasz Witek i Michał Trójczak. I Michał Trójczak, no. I na wiosnę jeszcze będzie może z Cezarskim parowany, nie? Witold i Tadeusz. No to tak. No i... Ja zapytam, tak jak mówiliśmy wcześniej na materiale, ten gołąb już za młodego kapitalnie leciał. Tak. Tak jak mówił pan wcześniej, w 15 roku rozpoczął pan hodowlę, a gołąb jest z 16 roku. Tak, gołąb z 16 roku. I w pierwszym roku jako młody to tak nie pamiętam, ale jako roczniak to już... numery tych gołębi już zapamiętałem, już pamiętałem i wygląd zawsze z kierunku szedł i wchodził. To ja zapytam, bo myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia. Skąd była w ogóle decyzja, że tego gołębia dawać dalej na loty? No bo jeżeli gołąb zdobywał trochę na olimpiadę, zdobywał medal, nie było jakby obaw, że gołąb zginie, jeżeli pójdzie na... Nie, no w sumie ciężko powiedzieć, ale chyba chęć jakieś wygrania, może sprawdzenia, nie? Jako młody hodowca może jeszcze takiego doświadczenia nie miałem, że to już trzeba nie lotować. No chciałem po prostu sprawdzić gołębia, nie? No i się sprawdził, nie? Całe szczęście, że jest w domu, nie? A jeżeli chodzi o pochodzenie tego gołębia? Pochodzenie gołębia to jest gołąb samiec kupiony od Weselisa. On jest oparty na gołębiu Kometa. Kometa. I ta para, to są rodzice, jest do dzisiejszego dnia razem w parze, nie? Czy można powiedzieć, że to taka złota para? No, złota może nie jest, niebieskie są. No ale wydają porządne dzieci, nie? Te dzieci naprawdę lecą. W tym roku trzy takie starsze siostry, dwie z 18, jedna z 19, to na maratonach były w czołówce. Jedna z kompletem konkursów najlepszy chyba. Lotnik to oddział na pewno. Komplet konkursów i chyba tam któraś w regionie jest, nie? Pierwsza w regionie, podejrzewam, będzie. Ja panie Stanisławie jeszcze dopytam, a jak miałby pan tego gołębia opisać pod względem budowy? No budowa moim zdaniem jest idealnie zbudowana. Ten gołąbek, ta matka w sumie jest taka średnia. Ona troszkę teraz wypierzała, bo była parowana niedawno, nie? Tamte są lekko większe może gołąbki, ale w budowie są idealne upierzenia, lotka. Na co zwracam, są ostre, ładne, nie? Wyjątkowy gołębi, nie? Sprawdzony. Prezentuję drugiego gołębka o imieniu Wenus, numer gołębia 5484, który zdobył na olimpiadzie w Rumunii srebrny medal. Na olimpiadzie w Rumunii. Również jak poprzedni gołąbek, jako roczny leciał bardzo dobrze. Te dwa gołębie, tak jak mówiłem, były pierwsze na gołębniku. Spokojny gołąb, upierzony dobrze. Zbudowany również nienagannie. Teraz rozwijam też na tym gołębiu, nie wiem czego, ale raczej już nie będzie dalej lotowany. Rozwijam w sumie taką, tworzę drugą linię gołębi i te gołębie później na siebie będą parowane. Część gołębi młodych imbredów po tych olimpijkach chowam w sumie na mocne imbredy, to będą przeznaczone na aukcji do Pigenobuka. A do rozpodu będę parował te dwie linie oraz inne gołębie, takie wyjątkowe gołębie, ale już u siebie będę parował na swoje gołębie, bo również też posiadam dużo takich czempionek, nie? Czy oddziału, czy okręgu, czy rejonu nawet, nie? Drugim gołąbkiem można też powiedzieć, prawie olimpijski jest ten gołąbek 18.32, co w jednym roku z dwóch maratonów miał 1.33 koeficjent, na drugi rok jeden maraton był bardzo wiatrowy, ponad 120 km na godzinę. Nie zrobił dobrego
wyniku, ale drugi maraton, bo były dwa maratony, przy normalnej pogodzie powtórzył też, ale na olimpiadę zabrakło mu jednego lotu w sumie. Nie? Tak to byłby trzeci gołąb olimpijski. Byłby trzeci, nie? Były tylko dwa maratony, jeden bardzo wiatrowy, to każdy w Polsce wie, o którym mówię, nie? I po prostu nie zrobił dobrego wyniku. A zapytałem tak samo jak przy pierwszym gołębiu, jak przy Lady Sun, pochodzenie Wenus? Pochodzenie Wenus, ten gołębek pochodzi w sumie z Lademana gołębi, jedna strona. Zdzisława Lademana? Tak, Zdzisława Lademana. W sumie, gdy pierwsze kroki stawiałem, szukałem gołębi, to w sumie niedaleko Maćka Budzika mieszkam, bo ja w Gdańsku, on w Kosakowie, tam jakoś się spotkaliśmy i kupiłem gołębie po lotach ze wspólnego gołębnika, nie? I w sumie Lademan troszkę mnie podszkolił, do tego pokazał, na co patrzeć. Jest pan uczniem Lademana? Tak, no w sumie takie wytłumaczył mi, o co chodzi, nie? W tym sporcie, no i zacząłem walkę u siebie tu, u brata. I w sumie do tej pory tam dość dobre wyniki są. No tam jestem na fali, nie? Tam zawsze tam w czołówce, można powiedzieć. W tym roku były wszystkie na loty stare, były prawie wszystkie loty z wiatrem, nie? Dwa loty były normalne, to w sumie dwa loty w oddziale wygrałem, a tamte wiatrowych raczej nie lubią takich, nie? A to w sumie skrajnie mieszkam, na skraju, nie? Z boku, nie? No ale ogólnie jest dobrze, nie? A zapytam jeszcze o budowę Wenus? Budowa Wenus jest również nienaganna. Ten gołąbek też był parowany na wspólne parowania z innym hodowcą, troszkę rozpierzony, nie jest w takiej kondycji, w sumie jak powinien być o tej porze. Skrzydełko ma super, nie? Jest troszeczkę większy od tego poprzedniego gołębia, ale w sumie też dobrze biega, nie? W sumie dalej już tego nie będę lotował raczej, nie? Bo jest teraz, był parowany, no to już nie bardzo, w sumie nie nadaje się, nie? W sumie parowałem, no bo było zainteresowanie, nie? Hodowcy niektórzy dzwonili, nie? Do mnie, żeby sparować, no i sparowałem. W sumie ten gołąbek też był parowany u Michała Trójczaka też, nie? Na Porsche. Też mam dzieci po nim, nie? Ale te dzieci są na wiosnę dopiero uchowane, ale tam jedna para ma młode. W sumie może później też będą na sprzedaż, nie? To już by były po Porsche też mocne imbredy, nie? Ze względu na zainteresowanie moimi gołębiami, hodowcy zobaczyli, że mam gołębia, który był 3 razy na olimpiadzie, zaczęli do mnie dzwonić. Teraz ostatnio w Rumunii drugi gołąb zdobył olimpiadę. Dużo hodowców zaczęło się tym interesować. Zainteresowała się też tym faktem firma Pigenobok. I na specjalne życzenie Pignobuku zrobiłem taki gołębik rozpodowy, przygotowany, pojedyncze boksy. Gołębie są parowane tylko na mocne imbredy i będą przeznaczone na aukcję. Możemy zaprezentować w ogóle wystrój gołębnika, jak są karmione, jak to wygląda, nie? I proszę bardzo, tu są porobione pojedyncze boksy, otwierane. Także nie ma możliwości tu, te gołębie nie były, te drzwi otwarte, nie były luzem, cały czas są zamknięte. Karmione są tu pojedynczo od dołu, woda. Rodzice tych gołębich mają wszystkie porobione DNA, także na młode, jeżeli ktoś kupi gołębia, będzie zainteresowany, może sobie na własne życzenie zrobić DNA. Ja tylko daję gwarancję ze 100% pewności jest w tym. Gołębie są zdrowe, robiliśmy zdjęcia, ładnie upierzone od spodu, co świadczy o dużym zdrowiu gołębia. Jeżeli ktoś... I te gołębie teraz akurat się nadają na aukcję, bo to są gołębie
młode, nie zaczynają pierzeć. W sumie bym doradził hodowców, żeby nie kupowali gołębi mocno rozpierzonych, albo młode, albo wypierzane, jedynie mogą zostać im lotki, bo gołębie mocno rozpierzone są też dobre gołębie, zdrowe, ale są bardzo osłabione. Dołączy do swoich gołębie rozpierzonych, zaczną się bić i wtedy wszystkie bakterie się zmutują i może mieć jakiś problem. To nie znaczy, że musi, ale może mieć, nie? Ale panie Stanisławie, zapytam, a jeżeli chodzi o sam gołębi, wykonanie, budowę, kto wykonał i projekt, na jakiej podstawie był przez pana przygotowany? Jak jeszcze raz? Projekt gołębi. Kto wykonał i samo wykonanie budowy gołębika? Skąd taki w ogóle pomysł na taki projekt? No. Gołębnik wybudowałem w sumie sam, własny pomysł, może nie taki ciekawy, nie heblowany, nie tego, ale oparty na własnych ręcach, na własnych narzędziach. Nikt tu mi nic nie robił, jedynie kombinowałem, kupowałem drzewo, siatkę od kolegi trochę i pomysł był tylko mój, nie? Podniesiony jest na rusztach. Ruszta są zrobione w sumie z drzewa takiego, w sumie z łat budowlanych to się nazywa, ale kto nie wie, co to łata, to jest drzewo takie dość duże, uniesione do góry. Tu z boku są do wyciągania odchodów, co jakiś czas się wyciągało odchody. Klatki na przykład są też budowane na rusztach z drzewa, także gdzie gołąb siedzi, jest zawsze drzewo, nie? Bo metal jest w sumie może wygodny w sprzątaniu, ale nie bardzo zdrowy. Gołębie lepiej się czują na drzewie, nie? Te wszystkie klatki otwierania to jest moja własna robota. Dodam może, że gołębie tutaj w tym gołębniku to są tylko bliskie pokrewieństwo obydwóch olimpijek. Tutaj nie ma żadnych innych gołębi. Od rodziców po rodzeństwo lub dzieci olimpijek. Inne gołębie się tutaj nie znajdują. To są wszystko imbredy blisko połączone z obiema olimpijkami. No gołębnik można tu pokazać troszkę, bo każdy mówi na temat wentylacji. Od dołu lekko powietrze wchodzi, u góry tu, jak to się mówi, w strzesze jest przestrzeń zrobiona. A ja mam szczelinę taką? No, wychodzi na zewnątrz, zabezpieczona siatkę. Bardzo dobre są też te okna takie dachowe. To na lato można unieść do góry, na zimę można opuścić. W sumie na jesieni powinien być gołębik, jeżeli są wilgotne dni, pouszczelniany jak najwięcej, żeby wilgotne powietrze nie wchodziło i nie naciągało. Jeżeli trochę słońca jest, można otwierać to. Nie? Na noc też drzwi są zamknięte, żeby nie ciągło powietrze. A ja zapytam, gdzie pan czerpał jakby inspirację do budowy gołębnika? Gołębnik nie, no na własny pomysł, no tak troszkę z filmów patrzyłem, bo jak zacząłem się hodowlą gołębi, interesowałem się, oglądałem też filmy Pignobuka i innych, nie, wszystkich wypowiedzi, co dawać, co nie dawać, nie. No i patrzyłem też na gołębie i na klatki na robienie, nie. I w sumie takie wiadomości to wypośrodkowałem, wypowiedzi hodowców według siebie, nie, trochę czytałem w sumie też tych lekarzy dla ludzi, co jest zdrowe, co chore, co gołębiem trzeba. W sumie nie kupuję takich w sumie specyfików, oparty jestem na własnych produkcjach takich jak propolis, nie, tam raz w tygodniu czosnek daję, marchewki, tam buraczki, no to każdy o tym wie, nie. Z tych takich produktów to tolamin forte jest tylko, sedachol, belgasol tam na loty, ale to tylko belgasol używany jest po locie, jeżeli ciężki lot był, a przed lotami nie, nie. I kurze jaja, żółtka daje podczas pierzenia dużo, czarny bez, a reszta to własne produkty, także sklepu tam zbytnio. A to tam od razu, a karmienie? Jaki karm? Karmienie w sumie nigdy nie karmiłem na zagranicznych karmach, nie, wszystko oparte jest na polskich karmach. Tak samo i gołębie się staram kupować polskie, nie zagraniczne, nie wiem, tam za granicą też kilka lat przesiedziałem. No mam większy sentyment do polskich gołębi, do polskich karm. Ja nie mówię, że tamte są gorsze czy lepsze, nie mam rozeznania. Na polskich też można wylatać, przez taki krótki okres zdobyć, wyhodować dwie olimpijki, no to jakiś sukces jest. W Belgii na dobrych karmach lotują, ale
rzadko komu się zdarza, żeby 3 razy gołąb był na olimpiadzie. No to takie małe porównanie, nie? A karmy używam w sumie, no, na głazika, karmach, strumiata, karmy prymy i MDM. Uważam, że te 2 karmy to wystarczą dla mojej gołębi, nie? No teraz na jesieni trzeba zwracać uwagę, żeby karmy miały dość w sumie białka, że z rzepakiem trzeba też ostrożnie, bo rzepak to... No właśnie, a czyli na chwilę obecną teraz jaka karma jest stosowana? Jaki rodzaj MDM-u karmy? I... Tak, ale chodzi mi jaka mieszanka, jaki rodzaj karmy, to jest jakaś... Pierzeniowe karmy. Nie, pierzeniowe karmy jest tylko 1/4 pierzeniowe, bo tam jest, w pierzeniowych karmach jest za dużo rzepaku, nie? Mhm. A rzepak może gołębi ładne, nawet dłuższe lotka mu wyrosną po rzepaku, ale to później mu przeszkadza w lotach, nie? Tu musi być karma białkowa. Dobra, czyli 1/4 to jest pierzeniowa, a te 3/4 to jest? To jest inne karmy MDM-u. No takie dobre też karmy. Ja w sumie tych nazw karmów nie znam, ja nie, worek jest, otwieram. To jest jakaś mieszanka typu lotowa, energetyczna? Nie, no musi tam być na pierzenie groch, nie? Groch, kukurydza, o, na to. Płodowy, no. Tak, skrócie mówiąc, nie patrzy pan na nazewnictwo, tylko bardziej otwiera pan karmy, patrzy pan jakie... Tak, jak to wygląda, nie? Okay. No i też musi być troszkę tam w tych karmach jęczmienia, nie? Żeby był takie wyczucie, czy się dobrze karmi, czy źle, bo ja nie łyżkuję, tylko tak na miseczki, nie? Jeżeli jęczmień wyjedzony, to znaczy, że dobrze dozuje to karmy, nie? A jeżeli jęczmień zostaje, to już drugie karmienie jest lekko mniej, nie? Okay. To jest taka waga moja, nie? Czyli mimo, że jest pan jakby stażem młodym hodowcą, to już bardzo doświadczamy. No nie wiem, niektórzy na przykład też w wcześniejszych, jak to chyba było, jeden film nagrywał z kłosem, nie? I w sumie powiedziałem to, co robię. Dużo bazuję na oście jabłkowym własnej roboty, nie? I niektórzy się śmieją z tego, ale dużo hodowców zaczęło to stosować i bardzo dużo hodowców dzwoni i mówię, jeżeli stosują, to w sumie zakwaszać nieczęsto, to te gołębie dobrze wyglądają. Nie? Ja dopytałem właśnie, czyli ocet jabłkowy własnej roboty. Własnej roboty, dobra, tak. A stosowanie go potem, jak to wygląda? Jak no teraz w okresie jesiennym to prawie codziennie, nie? Dobra. Tylko jest wymieniany, jest tam na przykład witamina C raz w tygodniu, ale to jest też zakwaszać wody, nie? No i resztę... A dopytam jeszcze, a ten ocet jabłkowy, w jakiej to jest mniej więcej proporcjach? Na, powiedzmy, litr dokładnie, wody? Tam chyba, żeby uzyskało to pH odpowiednie, to chyba trzeba 15 ml na litr wody lać. Nie? Ale ja daję gdzieś 1/3 porcji, ale codziennie, nie? Okay. Codziennie, a później raz witaminę C daję w tygodniu, raz cytrynę. Bo witamina C zakwarza z miodem i tak w kółko sobie lecę, nie? Okay. Czy dużo jednak tak? Tak, no i raz w tygodniu można dawać też awigresu, ale to tylko maksimum raz w tygodniu albo 2 razy, ale po awigresie trzeba od razu jakieś probiotykiem, nie? Bo awigres jest dość mocny, nie? Ale też wszystkie te specjalności dodaję tam połowę dawki, to maksimum, 1/3, nie? Bardzo uważam na tym, nie? To traktuję jako dodatek, w ciemno, nie? Bo w sumie jak karma jest dobra, to powinno być w karmie wszystko. A zapytam, jeżeli chodzi o jakieś takie potyczki chorobowe, jak to wygląda? Zdarzało się, żeby gołębie panu zachorowały? Jeżeli tak, no to jak się... No gołębie raczej nie choruje, bo widać teraz po gołębiach, co, jeżeli młode są na dole, skrzydła mają obrośnięte, wyglądają jak stare, to choroby nie widzę ja u tych gołębi. To nie chorują. No, badam gołębie 2 razy w roku. Okay. Na jesieni i na wiosnę przed lotami jest koniec po tym. Nie? Jeżeli coś jest, to leczę. Jeżeli na przykład tam E. coli występują bardzo tam mało, to nie leczę tych gołębi, bo na pewno, aby każdy hodowca zbadał gołębie, to na pewno mają i E. coli, i rzęsiska nieliczne, nie? Ślady, ale to muszą mieć w małych ilościach i raczej teraz tych gołębi powinno się nie leczyć, dopiero na wiosnę przed lotami, nie?
Czyli w skrócie mówiąc, robimy badania, jeżeli tak, robimy badania, tak, to dopiero robimy leczenie. Tak, tylko badania trzeba robić w odpowiednim okresie. Teraz te wszystkie choroby, lek osobowy jeszcze jest ciepło, ale przyjdzie brus i tego gołębi, ta choroba zaniknie, nie? I leczenie nic nie da, nie? To tylko gołębie się obsłaży. Trzeba gołębie leczyć, jeżeli oni w tym momencie mają to choroby, rozwój tej choroby. Na pykę, przy pierzeniu też nie powinno się leczyć, ale na wiosnę, jeżeli się robić ciepło, no to te choroby zaczynają z powrotem żyć i wtedy powinno się, ja bynajmniej tak uważam, dopiero powinno się przeleczyć, jest to 100% pewność. Bo dziś, jeżeli gołąb ma tam coś, my go wyleczymy, za tydzień nie będzie miał, ale za dwa tygodnie on znowu będzie miał, nie? Ale wtedy jak już leczyć, to dokładnie jak lekarz mówi, nie? W dalszym ciągu zaprezentujemy gołąbkę, o którym tak dobrze się wypowiadam. Teraz jest gołąb właśnie o tym, co wspominałem, 1832. Można popatrzeć, jaka budowa jest gołębia, skrzydło gołębia. Bardzo dobra samica, może raczej też pójdzie do rozpłodu, średniej wielkości gołąbek. O bardzo dobrym oknie. Myślę, że to również wyjątkowy gołąb, który otarł się o olimpiady. Samica była dziewiąta w Polsce w tym roku na wystawie w kategorii C. Była czempionką regionu Łódź, 1,33 koeficjent z maratonu. Rok wcześniej również supermaraton, rok później również supermaraton. Takie przypadki trochę losowe. Tutaj myślę, że ją spowodowały, że tylko się otarła olimpiada, ale na dalekim dystansie kilka razy w dziesiątce na oddział i kilka razy później na 600 też super ma wyniki, nie? Szczególnie no, w maratonie to 5 razy się jest w dziesiątce na oddział, także samica wyjątkowa na długim dystansie, no tak. Bardzo dobre wyniki. W oddziale ciężki maraton, 5 gołębi na oddział, moje dwa, ale albo 54-16, albo na pierwsza, nie? Prezentujemy gołębia z linii 54-16 Lady Sun. To są siostry gołębia. Wygląd gołębia jest tak. Pełna rodzona siostra do Lady Sun 54-16. W sumie posiadam 3 takie samiczki. Zaprezentujemy w ciągu dalszym. Może kolega tu powie, jakie wyniki w tym roku zrobił. Tak, pokazujemy je tutaj, żeby pokazać po prostu, że nie tylko Lady Sun, która była 3 razy na olimpiadzie, ale cała ta linia gołębi jest wyjątkowa. Ta samica była w reprezentacji okręgu na wystawie ogólnopolskiej w ubiegłym roku. Również w tym roku ma bardzo dobre wyniki, jest 11. czempionem okręgu Rypin. Samica bardzo dobrze się sprawuje, już 3. rok, super ma wyniki, jedynki, także no wielkie tutaj nadzieje, Stanisław na pewno w sumie na lotach, ma związane z nią. Na lotach 500, maratonach i 300. Tak, też. Głównie dalsze loty. Prezentujemy następną pewną siostrę Lady Sun 54-16, ta ma numer 10874, poprzednia miała 10873, w sumie są podobne do siebie te samiczki. Tak wygląda, zbudowana świetnie, skrzydełko. Drugi rok bardzo dobrze się sprawuje w lotach, w tym roku została czempionką oddziału, czempionką regionu pierwszego Łódź. Ma bardzo dobry wynik, no na razie jeszcze nie ma wystawy, nie chcemy nic wcześniej mówić, ale no myślę, że pojedzie w reprezentacji okręgu, bo z 2 lat w B bardzo dobry wynik ma, zobaczymy co będzie dalej. Samica świetnie się prezentuje na średnim, no wszystkim, na każdym dystansie, ale szczególnie średni, długi dystans, bardzo dobrze się spisuje, to kolejne potwierdzenie na to, że linia tych gołębi tutaj leci bardzo dobrze. No w sumie ma komplet konkursu. Tak, co lot to konkurs, a niektóre czołowe. Nie? Prezentujemy następną, to znaczy 3. siostrę. W sumie tej samej barwy, wszystkie są podobne budowy. Ta jest może lekko taka delikatniejsza, nie? Ale skrzydło tu w budowie są bardzo podobne. Nie? Ta w sumie też bardzo dobrze leciała. Może kolega powie o wynikach. Jest 3. lotnikiem oddziału, 1. na oddział z maratonu. No również mam nadzieję, że na wystawie okręgowej będzie miała bardzo dobry wynik w kategorii I, bo ma kilka czołowych miejsc tutaj na oddział, także no bardzo dobrze, ta pierwszy rok się bardzo dobrze sprawuje.
Zobaczymy, jest jeszcze młodsza od tamtych o rok. Mamy nadzieję, że... A konkursów ona miała? 10. 10. Jest trzecim czempionem oddziału. Także super samica. No nadzieja na przyszłość. Tak, jeszcze w sumie w następnym roku zamierzam tymi samicami lotować, jeżeli przetrwają, no to zobaczymy. Wszystkie te trzy samice przyczyniły się tutaj do wysokiego miejsca w regionie łódzkim, w GMP i w klasach, bo ponieważ we wszystkich kategoriach są wystawione te siostry. No one w sumie miejsca zajmują we wszystkich klasach, tak. Jakieś miejsca. I w D, B, C, kategoriach i M. Są wystawione, nie? Kilka kategorii mają, także uniwersalne takie gołębie. Można powiedzieć all-round gołębie, nie? Lecą wszystko od dechy do dechy. Teraz też one są takie może nie okazały korzyści, bo były parowane na takie specjalne samce, nie? Są trochę wypierzone, nie? Niedawno odebrane były. Na zakończenie pozdrawiam wszystkich hodowców. Przygotowane są 4 gołębie na ulicy Piegenobuk i mocne imbredy na Lady Sun. Zapraszamy do śledzenia aukcji. Tutaj Stanisław umówił się z firmą Pigebook, że gołębie po obu olimpijkach będą sprzedawane tylko przez portal aukcyjny Pigebook, także nigdzie nie będzie możliwości ich nadobyć przez inne portale, ani po prostu w domu. Także pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych zakupów. Zachęcamy do akcji. Dobry lot. Dobry lot.